tvpodkarpacie.pl. Dla starszych okazja do wspomnienia zapachów z babcinej izdebki, a także zasmakowania potraw z dawnych lat, a dla najmłodszych oderwanie od wirtualnego świata i atrakcja, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli. Każdego dnia setki turystów z różnych zakątków Polski oraz zagranicy odwiedza Sanocki Skansen oraz Zamek Królewski. Wszystko mi się podobało, najbardziej zwiedzanie z przewodnikiem, bo się dowiedziałam wielu rzeczy ciekawych, o których wcześniej nie wiedziałam. Na przykład różnica między chatą kurną i półkurną i dlaczego akurat takie budowano. Zachwyceni wystawą Baksińskiego, ikonami, i towarzystwem jeszcze z Białegostoku. Razem przyjechaliśmy i naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Jesteśmy tu pierwszy raz. Na pewno nie ostatni. Co się najbardziej podobało? No galeria, a chłopakom pewnie zbroja i miecze. Co się najbardziej podobało? Armaty. Armaty? I coś jeszcze? I miecze. Doszliśmy do zegarmistrza. Cudowne zegary, piękne te pomieszczenia, cudowne mebelki. Po prostu jesteśmy bardzo wzruszone. Klimatu trochę za mało czuć. Przez to, że są ikony, że są te ekspozycje sakralne. Za mało jest właśnie... To nas trochę rozczarowało. Przynajmniej mnie rozczarowało. Że za mało czuć klimat zamku. I za mało jest informacji o historii zamku. Śliczny krajobraz, ładny, można po prostu, tylko szkoda, że dzisiaj padało, ale tak w ogóle to jest fajnie. Robi wrażenie, naprawdę można się przenieść w przełom XIX-XX wieku, a dziecko, jeśli jest dobrze opatrzone moim komentarzem, może sobie wyobrazić, znaczy fajnie te sprzęty, żeby pooglądało i porównało ze współczesnymi sprzętami, jaka była różnica, więc na razie go dopiero wprowadzam, ale widzę, że on jest zawsze zainteresowany takimi miejscami, więc naprawdę super skansen. W tym muzeum największe wrażenie robią te zbiory Zdzisława Beksińskiego. Poleciłbyś swoim kolegom to miejsce? No na pewno. Ja jestem bardzo zadowolona. Myślę, że nasze dzieci też. Obrazy są bardzo ciekawe, interesujące, aczkolwiek trochę trudne. Dopiero zaczęliśmy zwiedzanie, także... To jest akurat ciekawe miejsce, bo coś skonsumujemy i idziemy dalej zwiedzać. A jak Państwo myślą, jest to dobre miejsce, jeśli chodzi o rozrywkę dla dzieci? Ja myślę, że tak. Myślę, że dzieci, wie Pani, dzieci zobaczą, jak się kiedyś żyło. Nie? Przed chwilą z Zagórza wracamy z tej drogi krzyżowej. Bardzo nam się podobały te rzeźby. A tak w ogóle byliśmy dokładnie w miejscowości Bachlawa, wynajmowaliśmy. No i byliśmy nad jeziorkiem, nad Soliną przez 2 dni. No my dopiero zaczęliśmy tutaj zwiedzanie, także trudno jest... Pierwsze wrażenia? Bardzo pozytywnie. Fajne widoki. Podna architektura. Nie wiemy jeszcze, co tu jest. W ogóle słyszeliśmy, że cały dzień można tu praktycznie spędzić, więc jesteśmy bardzo ciekawi tego, co dalej. Wychodzimy z cukierni, także jest miejsce, gdzie się można zatrzymać i wypić herbatę, zjeść coś słodkiego z dziećmi. A myślę, że ogólnie miejsca tutaj i te domki, i te wszystkie ekspozycje są bardzo ciekawe. Bieszczady przede wszystkim. Rzeka, zamek jest śliczny. Jesteśmy od niedawna, więc ciężko powiedzieć jeszcze. Warto zobaczyć, pokazać dzieciom, jak było kiedyś. Jak ludzie żyli tak, bez dobrodziejstw dzisiejszego świata. Wydaje nam się, że to jest takie miejsce bardzo spokojne, zaciszne, plus to muzeum. Naprawdę warto przyjść tutaj i odwiedzić. tvpodkarpacie.pl